Dzień dobry. Mam na imię Katarzyna i chciałabym opowiedzieć Wam o swojej przygodzie z budżetem obywatelskim. Jest takie zdanie, bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie, wypowiedziane przez Gandhiego i zna je prawie każdy z nas. W tym roku postanowiłam je wcielić w życie i przejść od myślenia życzeniowego fajnie byłoby, gdyby ktoś coś do czynów. Angażując się w budżet obywatelski, nie tylko jak dotychczas poprzez głosowanie, ale samodzielnie pisząc projekty. Tworzenie projektów nie jest trudne, jak zapewniał mnie mój kolega. I rzeczywiście, jak zaczęłam przeglądać materiały, okazało się, że sama tak zwana fiszka projektowa to są raptem dwie strony w Wordzie. I jest mnóstwo wsparcia, które możecie Państwo znaleźć w sieci. Jest ABC budżetu obywatelskiego. Są dostępne mapy z oznaczeniem terenów gminnych, gdzie można sprawdzić, czy dany teren jest dobrym obszarem pod budżet obywatelski, pod taki projekt. Jest dostępny bank pomysłów. Jeżeli chcecie Państwo coś zrobić, a nie wiecie jak, można sobie popatrzeć, jakie rzeczy działy się w zeszłym roku, albo jakie są pomysły na ten rok. Może ktoś je podchwyci, może z kimś je zrealizujecie. Super rzeczą są także cenniki. To nie jest tak, że zostajecie Państwo sami z wyceną, można sięgnąć i sprawdzić, ile kosztują pewne rzeczy i oszacować sobie budżet, chociaż nie jest to konieczny wymóg do złożenia projektu, ale można zobaczyć, ile kosztuje postawienie ławki, ile dostawienie śmietnika, ile kosztuje wymalowanie przejścia, czyli tak zwanej popularnej zebry, remontu chodnika, czy wykonanie chociażby kilometra ścieżki rowerowej. To daje pojęcie o budżecie, jaki jest potrzebny na projekt. Ja szczególnie chciałabym polecić formę konsultacji, która jest dostępna z urzędnikami odpowiedzialnymi za dane obszary. Można zweryfikować swoje założenia, co pozwoli zminimalizować ryzyko odrzucenia projektu z powodów formalnych. Ja sama w piątek spędziłam 45 minut na rozmowie i mam po prostu poczucie, że moje projekty zyskały właściwy kierunek. Także bardzo chciałabym Państwa zachęcić do włączenia i współtworzenia budżetu obywatelskiego. Zdaję sobie też sprawę z sytuacji i rzeczywistości, która nas w tej chwili otacza. Ale jestem optymistką i po każdym deszczu przychodzi słońce i myślę, że też tak będzie teraz. I przychodzi mi też taki kolejny cytat do głowy pisarki. Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj. Także zachęcam do zostania w domu i napisania, czego wam Państwu bardzo, bardzo życzę zwycięskiego projektu, tak abyście za rok czerpali radość z kwitnej łąki, z wyremontowanego chodnika, z placu zabaw, czy z warsztatów na przykład mozaiki. Wszyscy chcemy żyć w ładnej i takiej sensownie zaprojektowanej przestrzeni, w której dzielą się ciekawe rzeczy. To my będziemy z tego korzystać. W naszych rękach jest klucz do tego sejfu, do budżetu miasta Krakowa. I robimy to dla siebie, dla swojej rodziny, dla znajomych, bo warto. I bo taką możliwość daje nam obywatelski Kraków. Więc zachęcam do napisania projektu, zachęcam do konsultacji z urzędnikami miasta Krakowa i złożenia projektu w terminie do 30 kwietnia. I trzymam za wszystkich kciuki.